poniedziałek w Maleńcu wiele dyskutowano o odlewnictwie. Na święto tego zawodu zorganizowane przez władze powiatu koneckiego do zabytkowego zakładu hutniczego przybyli odlewnicy z całego regionu. Spotkanie rozpoczęło się od paneli dyskusyjnych. O zabytkowym zakładzie hutniczym opowiadał dr Maciej Chłopek, ale dyskusje wykraczały także poza obszar terytorialny powiatu koneckiego. Przed chwilą prezentował się muzeum w Tokarni, Muzeum Wsi Kieleckiej. Teraz pani Śmielnika opowiada też o pewnej historii związanej z Śmielnikiem, z tym miejscem targowym, z obecnością około 80% diaspory żydowskiej. Także w ogóle województwo świętokrzyskie, jeżeli chodzi o stronę tą etnograficzną, historyczną, jest w dalszym ciągu ogromną kopalnią do odkrycia. Nie zabrakło także dyskusji o kształceniu, a w szczególności o szkolnictwie zawodowym. Wszyscy uczestnicy konferencji jednomyślnie doszli do wniosku, że rynek potrzebuje młodych odlewników. Aby oni się pojawiali, trzeba wzmocnić kształcenie zawodowe w tym zakresie. I choć kilkadziesiąt lat temu odlewnictwo w naszym powiecie miało się doskonale, to ciągle z tą gałęzią przemysłu jest co najmniej nieźle. Wracamy do tradycji. W latach 70., 80. na terenie województwa świętokrzyskiego, zwłaszcza w tej północnej części, czyli poczynając od Końskich, przez Skarżysko, Starachowice, Ostrowiec, było kultowane to święto odlewnika. W związku z tym my nie zapominamy o tej tradycji. Zresztą nie ma dużych odlewni, takich jak kiedyś bywało. Niemniej jednak w okolicach Końskich w dalszym ciągu funkcjonuje około 30 odlewni. I w związku z tym, że odlewnie są, odlewnicy te zakłady prosperują nieźle, bo jednak żeliwo i inne wyroby są w dalszym ciągu na rynku bardzo poszukiwane. Na miejsce święta dotarli także przedstawiciele władzy. Byli to m.in. wójt Rudy Maleńskiej Leszek Kuca, wiceburmistrza Doszyc Grzegorz Pakuła, radna sejmiku województwa świętokrzyskiego Agata Binkowska, wicestarosta Bogdan Soboń, członek zarządu województwa świętokrzyskiego Damian Rozmus. Oficjele wspólnie ze świętującymi w poniedziałek odlewnikami zwiedzali zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu. To miejsce w związku z projektem utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy zabytkowym zakładzie hutniczym w Maleńcu niebawem mocno się zmieni i była to najprawdopodobniej jedna z ostatnich okazji do zobaczenia zakładu w obecnym kształcie. Na zakończenie święta odlewnika nie mogło zabraknąć tortu wspólnego 100 lat, a organizatorzy zapewnili celebrującym jeszcze jedną atrakcję. Koncert specjalnie dla nich dało muzyczne małżeństwo Dominika i Marcin Wróbel.